Sezon 9 dopiero się zaczyna, a w życiu już wchodzi nowy event. Tym razem tajemnica skrywa się w Górze Lodowej, a dokładniej... Cześć, tu Ernest! Już mogliście usłyszeć i poczuć na własnej skórze, że w Górze Lodowej skrywa się coś więcej niż tylko Królestwo Króla Lodu. Pod koniec 8 sezonu byliśmy świadkami wybuchowego eventu, podczas którego łańcuch wydarzeń, na początku którego był wybuch wulkanu, doprowadził do ogromnych zniszczeń Góry Lodowej. 3 aktualizacje później na mapie zaszła kolejna zmiana, o której wspomniałem na początku. Góra Lodowa raz na jakiś czas zieje wiatrem i wydaje tajemnicze odgłosy. Oczywiście Góra Lodowa nie ożyła, ale coś w środku niej. Nie wiemy jeszcze, jak wygląda ten ukryty potwór, ale mam już pierwsze podpowiedzi, co to takiego może być. Wydarzenie z Górą Lodową, które teraz trwa, w plikę gry ma nazwę kodową Cactus. W folderze z tymi danymi Fire Monkey doszukał się wielkiego obrazu oka oraz takiej oto tekstury twardówki. Doszukał się też wzmianek o głowie, ale do podglądu dostępne są tylko te dwie tekstury oka. Albo jednego z oczu. Wygląda na to, że to będzie nasz kolejny przeciwnik do pokonania, który na ten moment siedzi w środku Góry Lodowej. Przed wydarzeniem z erupcją wulkanu przez długi czas ten potwór spoczywał. Dopiero uderzenie skały obudziło stwora, który tam siedzi. W plikach gry informacje o tym stworku siedzą w podfolderze Enemies, czyli po polsku wrogowie. Stąd wiemy, że to kolejne zło nadchodzące do świata Fortnite. Ostatnio każdy większy event był związany ze złymi, niszczycielskimi postaciami. Tym razem za zadanie będziemy mieli walczyć z jednookim potworem, który przez kilka sezonów ukrywał się w Górze Lodowej. Co każdą aktualizację powinno odpadać coraz więcej kawałków lodu. Do tego powinna zacząć się topić ta ogromna bryła lodu. Po jakimś czasie zobaczymy pierwszy zarys zamrożonej głowy tego potwora. I tak z czasem w końcu nadejdzie wielki event. Myślę, że w tym sezonie doczekamy się szybciej wielkiego eventu. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych zombiaków cyklopów. Z chęcią za to zobaczyłbym event w specjalnym trybie, w którym to musielibyśmy zmierzyć się nie tylko z innymi graczami, ale też uporać się z bossem. Mechanika bossów już zawitała do Fortnite, ale w trybie ratowania świata. Jedna z misji w tym trybie polega na pokonaniu wielkiego potwora. Może teraz przyszła kolejna Battle Royale? Najpierw z ratowania świata do Battle Royale zawitała mechanika zombiaków. Nie zdziwię się, jeśli twórcy gry ponownie wykorzystają coś z ratowania świata. Wracając na mapę, to na razie nic nie widać w Górze Lodowej, ale w plikach gry już jest gotowy model głowy Cactusa. Niestety nie da się go zobaczyć. Co ciekawe, to na obrazku, które układają wszystkie jak dotąd Fortnite z plików gry, w prawym dolnym rogu widać zarys jakiejś jednookiej postaci. Może to jest pierwsze spojrzenie na Cactusa. Teraz pozostało nam tylko czekać. Nie zobaczymy jeszcze przedwcześnie wyglądu tej postaci, ale dzięki Hypexowi znamy już dźwięk, jaki będzie wydawał potwór Cactus. Posłuchajcie sami. Dla mnie brzmi jak czyszczenie okien. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bosie Bojowym.